gości, nauczycieli i uczniów na 11. edycji konkursu aranżacji stołów bożonarodzeniowych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego imienia Stefana Żeromskiego w Świdwinie. Patronem konkursu jest starosta powiatu świdwińskiego pan Mirosław Majka. Witamy bardzo serdecznie na dzisiejszym konkursie naszych znakomitych gości. Szczególnie witamy młodzież, która nie szczędziła wysiłku, by dzisiejsze spotkanie upłynęło w niepowtarzalnym świątecznym klimacie. Boże Narodzenie to święta, które powodują, że ciemne zimowe dni pięknieją i radośnie się rozświetlają. Cichną spory, panuje życzliwość, a na twarzach dorosłych gości uśmiech. A na buziach dzieci pojawia się napięcie przed nadejściem świętego, który obdaruje je prezentami. Niech słowa poetów wprowadzą nas w wyjątkowy świąteczny nastrój. Wiersz pod tytułem Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia zaprezentuje nam uczennica klasy pierwszej Technikum Ekonomicznego Natalia Grosicka. Dlaczego są święta Bożego Narodzenia? Dlaczego śpiewamy kolędy? Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie? Dlatego, żeby sobie przebaczać. Dlatego, żeby się do siebie uśmiechać. Dlatego, żeby nauczyć się miłości. Dlatego, żeby podawać sobie ręce. To właśnie tego wieczoru
by wiatr zimny śniegiem dmuchał. W serca zdumane i smy, po cichu wstępują ducha. To właśnie tego wieczora zło ze wstydu mnie, widząc jak piękna i silna jest miłość, gdy pięści rozwiera. To właśnie tego wieczora od bardzo wielu wieków pod dachem dziwej kolędy Bóg rodzi się w człowieku. Po co to wszystko bawiło? I mówię tak. Ja to wczoraj nie wiedziałem, że mam horoskop. Fajnie się z tym uśpiewacie. Ale to jest cała klasa śpiewająca. Po prostu do różnych klas. Za to dziękuję, Kasiu, za to wrażenie. Naprawdę. Ja bardzo chciałem Ci dać zaproszonych gości, podziękować, że jesteście, bo to jest ważne dla młodzieży, ale i dla nas wszystkich, bo tutaj są starzy bywacy. Tu widzę, Zbyszek jest i Roman, i ta starosta. Już jest 11 lat się w to bawię. Na szczęście mam tylko jeden głos, bo dopiero by to było. Natomiast tam wydać ten głos, zagłosować na kogoś, to jest naprawdę sztuką. To jest naprawdę sztuką. Tu nie ma sprawiedliwości na pewno, bo każdy z nas ma inne uczucia i ja wiem, że to się tak skończy, że niekoniecznie nasz faworyt wygra. Ale stoły są piękne i tej wszystkim, które osobom, które to były zaangażowane, bardzo serdecznie dziękuję. Ja tutaj zostałem gdyby patrzył do pana starosty, do pani Danusi. Słuchajcie, zobaczcie, jak się zmienia tradycja. Dzisiaj bardzo dużo elementów z książkami. Tam kiedyś było na czarno, kiedyś na czerwono, na żółto. Dzisiaj jest troszkę analogowo. Widzę i masownicę, i inne rzeczy. I po to tutaj jesteśmy, żeby tą tradycję strzelić, bo w momencie, gdy jesteśmy w tej Unii, to jedne rzeczy nam nikt nie zabierze. Naszych tradycji, naszej religii, naszych kolęd. Fajne to jest po prostu. Ja zapraszam do siebie panią Danusię i pana starostę oficjalnie otwarcie konkursu. Tak a propos tego spuknięcia i płaczu pana dyrektora, dementuję to, że ma czułe serce, ponieważ byłem z nim parę dni, tak przez 24 godziny na dobę i wiem, że ma ciasne buty. Renatka, kupi mu normalne buty i przestanie płakać. Jeszcze chwila, a w powiecie świdwińskim, gdy nie będzie aranżacji stołów bożonarodzeniowych w Zespole Szkół Rolniczych, to myślę, że pomyślimy, że święta jeszcze będą może za rok. A na pewno za pół roku. Do tego doprowadziliście, panie dyrektorze, do tego doprowadziliście wy, uczniowie i wasi wychowawcy, nauczyciele, ale i rodzice też. Że po 11 latach już nie wyobrażamy sobie początku grudnia, żebyśmy się tutaj nie spotkali. I ilość tych aranżacji stołów, tych ozdób, no ilość kolęd, które zaczniemy śpiewać. Tak, panie dyrektorze, będzie gwiazda wieczoru. Będziemy mogli zaznaczyć swój udział tutaj. Bardzo serdecznie dziękuję panie dyrektorze, całej szkole za te stoły, za tę aranżację stołu bożonarodzeniowego. Dziękuję wszystkim szkołom, które w pewnym momencie się włączyły do wspólnej naszej zabawy. Szkół podstawowych, gimnazjalnych, ojcu dyrektorowi również. Bo od lat nawet zwyciężali, jeżeli sobie przypomnimy, także to tak było. Dziękuję nauczycielom, dziękuję wychowawcom, wszystkim tym, którzy pokutują naszą radość. I co teraz oficjalnie? 11. aranżację stołu bożonarodzeniowego w Zespole Szkół Rolniczych w powiecie świdnińskim. Uważam za otwarte. Pomysł. Na cudzej ziemi, wśród obcych, tacy jak ty, młodzi chłopcy i małe dziewczęta, zaśpiewają tę samą kolędę. Pamiętaj, będą ludzie smutni, opuszczeni, niepotrzebni nikomu i nikt z nimi słowa nie zamieni, nie zaprosi do swego domu. Weź do ręki biały opłatek, choćbyś nawet nie miał go z kim dzielić.
i życz szczęścia całemu światu. Niech się wszystkie serca rozweselą. Stolik numer 10. Zapraszamy po odbiór nagrody i dyplomu. Miejsce drugie. Stół numer 21. Miejsce pierwsze. Zajął stół numer 16.